to tylko ja ten punkt zrobię. No to chociaż jedną, to zawsze będzie miała 4 levely do góry. Czekaj, szukam teleportu. Tu był. Co to za broń? Musimy się na górę tepnąć. I gdzie ja jestem? Czekajcie, bo ja muszę stanąć tak, żeby mnie słońce nie paliło. No mnie właśnie zaczęło jarać. Gdzie Maluk jest? Na razie nasze portale przebędą zrobione. Portal do zamku. Z prawej strony to niebieskie takie. No ale jeszcze to się to chwilę porobi, nie? To wy już możecie iść zrobić jakiegoś, bo ja już te bossy mam jakieś, nie? To na przykład, to nie, ja tu poczekam, aż to się zrobi. To nam fajnie będzie szło. W kowadle zrobić brońkę, której używasz najwięcej. Więc jak ty masz którą 60-tkę, nie? Teraz do roboty, bo 57 siódemkę wszystkie macie? Tak. Sprawdź jeszcze. Co? Tak, tak. To jest wszystko pozaliczane. No, no to możecie iść zrobić, no, tą 60-tkę całą. Czyli i bardzo daleko. Dopiero. Wszystkie są bardzo daleko ogólnie. A te brońki są lepsze niż te takie runiczne, czy co to tak? Tam były? Tak, tak, tak. Okej. To myślę, no to ja kuszka biorę. Bo to się robi 2 minuty. No to zaraz. Już możecie coś tam zrobić, nie? Jakiegoś bossa. Z tym? Czy czekając? Poczekamy na to, czy idziemy? No na broń sobie poczekajcie, no a ja no, poczekam na te, kurde, jak się przerobią rdzenie. No. Ta kosa jest w ogóle wielka w stosunku do tej postaci. Pokaż, o Jezus. To tak jak te w anime, a tych grach tego typu japońskich, gdzie zawsze te bronie przerastają 50 razy postaci, które je noszą. Ale miecz już nie jest taki... Aż tak. Ty. Jak nie? A dwuręczny sosy, zobacz, jak jest przerośnięty. Patrz. Poka mi dwuręczny, ja bym chciała kiedyś... Pistolety, jakie wielkie gibery. O, dwuręczny masz też go nie w stole, więc musiałbyś się trochę... O, matka. No, fajny. Taki Final Fantasy czy coś tam, tak jak mówisz, no, jakieś anime. Dokładnie. Znaczy japońskie bardziej, ja się nie znam. Dla mnie wszystko anime, nie? Czy ty, Wiciuk, zwiesz którędy do tych bossów? Bo pójdziesz z nami, jak rozumiem. Zrobię sobie wolne jak mago, kojej. Będzie śmieszne. Wiciuk, masz niski poziom esencji w tym zamku. No bo nie było mnie tutaj, nie wiem ile. No, i widzisz? Chcemy... Ja zaznaczałam inżyniera najpierw, nie wiem. Okej. Okay, czy obojętny, nie? Kogokolwiek. Ale ja nie dostałem żadnego maila od krytyku. Kurde, a gramy tyle, ja nie wiem. No ja tam mam 700, znaczy, bo to jest tak, Eru ma tam ile? 15 godzin, to a, zachęcimy go, właśnie kurde. Właśnie chciałbym, że on na zachętę dostał. Takie na zachętę do tych, co wiesz, jak do powrotu, kurde, nie? A mojego, wiesz, jak moje konto sprawdzili, on ma wszystkie skórki, to po co my mu damy, kurde? Co my mu damy? No wszystko ma. Wszystko ma. Albo musieliby dać tą, którą tak, wiesz, dostają tak psycho te tydzień co do przodu, dostają to tą nową, jakąś jedną, żeby niech ma, kurde, na zachętę. Albo jakąś kopię gry może, wiesz, dla znajomemu, to znajomy znowu ten, nie? Aha, to trzeba w grze ogólnie wpisać ten kod. A w grze, to teraz dodali, że jest 5000 punktów, event pointsów, więc jest 5 leveli. O kurde, to ładnie dostałaś. No, Legendary Hunter Instance Felis, Legendary Hunter Instance Deckhand i Karkas Gunner. Felisy to masz, nie? Tak. Karkas Gunner, o. Ale to są no, chyba to nie, że odblokowuje, tylko chyba pojedyncze postaci, że dostajesz. Nie, jak Instant, to ten. Instance, Hunter Instance. One Legendary Hunter Instance, tak jest napisane. Dzięki, znaczy tam nie ma tak, że chyba jednorazowo, kurde. No chyba, że jednorazówkę, no. Ale to i tak 5 leveli to, kurde. Do ciebie jak pójdziesz na urlop, no to akurat. No. Ciekawa jestem, czy to zadziała, bo tu jest napisane, że jest tylko dla ciebie przeznaczony. Czy na przykład nie jest przypisany do maila, nie? To dziwnie by było, to po co wtedy koda? A nie wiem. Nie, bo to koda, znaczy nie, no musisz pisać kod, nie? Grze, no. Ja ale zobaczyłem. To wiesz, wpiszesz najwyżej, no... to dla ja mnie... Ja sam tam robię coś. No. Wow. Wiesz, zawsze może być, że już nie gra, to ten, nie? Dobra, się jeszcze robi, czy nie? Nie. Magok? A co? Jakie skille ma ten dwuręczny miecz? Pokaż. Pod takiego dasza. Tylko naleje wodę. Podrzuca przeciwników. No.
Czyli taki potem jak pod się w górę i ten. Czyli ten. Poczekaj, to ten pod E będzie taki jak. O. Tylko że ty masz dasza, a pod zwykłym mieczem jest jakby. Że on rzuca taką falę i podbija przeciwnika do góry jednego. O, a to jest fajne, to jest zwykły miecz. To jest zwykły miecz, no. Ej, zarąbisty. To następna broń, to będę chciała miecz taki. A tu masz tego, tą kosę, to też jest fajna bardzo, o no. Znaczy, no bo ja zrobiłem z odwręcznym miecz, bo to jest zamiast siekier, nie? Bo on daje te też te do drewna, nie? Aha. No ma ten, zamiast ta, zamiast siekier, nie? To też do, przeciwko drzewom, nie? Przeciwko drzewom. No maczugę to na minerały, ten... Te sztylety są na rośliny, nieumarłe ta kosa, no a pistolet jest tak jak chyba kusze uniwersalne takie, że nie ma do niczego, nie? A ten a bonusu. Kusza poza tym pierwszym takim z góry jakby deszczem strzał, to co ma jeszcze? Jeszcze, czekaj, jeszcze raz sobie, bo patrzyłam na coś. Proszę, powtórz. Co, bo, co ma kusza za drugi ten... Umiejkę poza tym deszczem strzał, co tak z góry spadają? Strzela taki pocisk, który przerywa ten. Przerywa akcję przeciwnika. Aha. I tworzy jakieś zanikające sidła trwające 2 sekundy. Co, czymkolwiek są zanikające sidła. No stuna pewnie dajesz. Możliwe. Brzmi na dobrze. Fanką skilli kuszy nie jestem, powiem szczerze, ale lubię dystansowe bronie. Zwłaszcza, że jestem, wiecie, healerą. Ale no... Idziemy? Fajnie, idziemy, no. Fajnie by było spróbować kiedyś miecz. Ona możemy się tepnąć, jeśli wiesz gdzie. No, możemy tam, gdzie był ten. Tam na górę? Obok, no, 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 obok tego tam, co rodziło prądem. Fajnie. Nie zna odległość, zamknij, więc jest faktycznie blisko. Zapomniałam o tym. Ale żadnych potek nie wzięliście? Nie, 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 potki. Ja mam zaraz nam ja się noc skończy. I będziemy czekać aż do rana. Nurti, siemaneczko. Ja mówię, 9 jest na naszej nick, nie? No to za niedługo będzie jeszcze. Ty tam do twojego zamku, czy gdzie idziemy teraz? Do naszego. Ja tam mogę je wziąć i przyjąć. No już poszłam. My też. Nurti, dobrze przeczytałam nick, o proszę. No to się cieszę. Czekaj, wyleczę jeszcze Zephyra. Jak to się... Split, okej. Okay. Czy jest Zephyr? Nie wiem. Po nazwie bym powiedziała, że mój, swoje. Ale myślę, że nie. Czyli Wiciuk, co jest Zephyr? Mhm. Mój kół to kuń, to kuń. Czekaj, bo tu mam dwie no jakieś, dostałam dwie niebieskie. To może jedną wyrzucić chyba właśnie. Pewno nie ma niebieskiej. No, dzięki. A jaką masz uleczyłam jeszcze? Ci kunia. Daj mi jeszcze jakąś, bo masz jakieś podwójne. Nie mam jakiejś podwójnej. Robiłeś dwie potki? Miałem cztery. Jakby dla każdej z... W sensie miałem cztery i trzy, bo jednej nie zrobiłem. A, nie, dobrze. Myślałam, bo ostatnio mieliśmy jeszcze coś tam na słońce, więc myślałam, że są po prostu trzy rodzaje. No, w sensie na słońce teraz nie potrzebujemy, tak w sumie okay. Naprawdę. No dobra, to z powrotem na górę. Idziemy umierać! Mam pytanie, o czym jest ta gra i o co w niej chodzi? Bardzo lubię takie pytania. W sensie... Gra jest o tym, że jesteś wampirem, tworzysz sobie klan, biegasz, budujesz i zabijasz wszystko, co się rusza, przejmując jakby, znaczy pokonując po kolei bossy. I odkrywając nowe tereny na mapie. Ta gra jest bardziej PvP by design, że tak powiem. W związku z czym, grając na serwerze, gdzie są ludzie, można, nie wiem, przejmować ich zamki, robić najazdy i tak dalej, i tak dalej. A my nie gramy PvP, więc no. My jesteśmy pokojowi. Przynajmniej względem siebie. Hehehehe. Czasami. Czasami. Chyba, że gramy w ten, planszówki.
A wiesz, że a propos, że ten Disney się jednak różni od Marvela troszkę? Jednak się różni? Tak. Czyli tak jak w tym Splendorze, bo Splendor z Marvela też się troszkę różni od tego zwykłego. Aha. No to w sumie fajnie, nie? Z jednej strony, ale jakoś tak też jest fajna ta rozgrywka pewnie, nie? Tak, mega, mega. No beze mnie graliście. No of course. Nawet jutro będziemy grać, coś domyślała. I wy już wszystko będziecie wiedzieli, nie? Potem ze mną zagracie i mnie ogracie wszystkim. No, ale podobne są te. Podobne są założenia zadań na przykład. Dobrze. Fernando powiedział, że zagrasz. Ja tak mam dobre 8 godzin. No my mamy do siebie 10 minut, 15. I dlatego widujemy się raz na pół roku. To jest w tym najlepsze, nie? Panie, chodź na... Ja nigdy i tak nie zapomnę wypadu domoszny. O Boże, tak. A ludzie sobie tak chwalą, słuchajcie, ten zamek. Ja nie wiem, może tam coś zmienili w nim teraz, ale no... W Mosznej. Pamiętasz? Super zamek, 15 minut zwiedzania. 140 zł za 10 minut zwiedzania. Tak. O, cena od biletu, chyba, idź chuj z nimi. Jaka jest cena biletu? Idź pan w chuj. Bardzo podoba mi się. Ej, coś na nas pluje z tyłu, nie? Ja nie wiem jak wy, ale ja bym się tego pozbyła. Coś tam, ja nie wiem, jakoś ja po prostu dodżuję wszystko i nawet nie patrzę skąd mi lecą jakieś. Bufuję Wiciuksa, bo Wiciuks sobie dobrze radzi. Zawsze pamiętajcie, w razie czego mogę wam zrobić Nil Before the Light. Tu byś mi Hila zarzuciła, a nie patrz. No rzucam co chwilę! Ale proszę stać w nim. Nie stać w nim. Stać w tym healu match. Tylko, że to musisz rzucać tak, bo to dwa razy heal leczy, nie? No, no, wiem, wiem. Raz najpierw, potem drugi. I tak najwięcej leczy ten mój ult. Bo to takie... Ale przynajmniej was bufuje jakkolwiek. Od czego zależy ten czarny paseczek, który mogę wam wyleczyć? Bo tylko ten czarny paseczek mogę wam leczyć. W trakcie walki chyba się nie da podnieść maksymalnego zdrowia, nie? Tak, no teraz musicie poczekać i się maksymalne zdrowie samo będzie, no. A... Ten czarny pasek się będzie zapełniał do Jaki do pełna. Sens bycia healerem? Aha, to już. To ja zrobię... Kurde, chciałam zrobić Nil. Dupa, nie zrobię Nila. A, zrobiłam przypadkowo, nieważne. No i dobrze. O. Kurde, ja się leczę. Tego się nie uleczyłam. Co ty mi robisz, pani? Czemu się na mnie zagrowała? Psychopatka jakaś. Maga, ty będzie strzelała. Albo zrzucała w sumie bombę. Ale też widać gdzie, więc spoko. I aha, są teraz robociki jeszcze. Jego, je najlepiej szybko rozwalić. Kurde. Ja... Pewnie, panienko. Masz heal'a teła. Dzięki. To są te... Finki, także muszę sobie wziąć uzupełnić. Już. Mój dash niestety ma cooldowna. Kurde! Co za kulki? Kulki mocy! Dam Wiciuksowi buffa, bo on nie dałam, bo skoczył. Gdzie ja to rzuciłam, przepraszam bardzo? Co ona robi, kurde? Bo
widać ten. Mogę do niej strzelać jak ona lata? Chyba nie. Chyba właśnie nie. Roboty mnie wkurzają. Ale spoko, za tym jakby nie łapię. No, a też się właśnie schowałam. Ała, podnieście mnie! O! Dobra. Ups. O nie! Nie mogę przerwać. Nie, ale to chyba powinno zaliczyć, no. Nope. Albo tak, nie wiem, tak. Zaliczyło. Teraz podobno jest ok, bo koleżanka była z dziećmi. A ta gra jest za darmo, jak się nazywa? Nie jest za darmo. Nie. Burza. Dobra. Dobra, jak ja chcę kurde na szybko? Ja wiem, że ja muszę pić. Nie, nie pij. Nie pij. Dobra. No chwilowo jeszcze nie, dopóki masz czarne, to nie pij. A wiesz co, dostaniesz premium. Ach, dziękować. Proszę, już masz max, więc teraz możesz pić jak chcesz. Nie, teraz i tak muszę poczekać, bo mi się nie zrobi, jeżeli nie mam czarnego. Dobra, to co, następny? Wiem, że chyba bliżej jest Ajong. Nie, obie jest napisane daleko, jest Angram Czyściciel. A, nie, to też są jako daleko. No właśnie, tak wiem, że bliżej jest ten pająk i potem można pójść po tego kolejnego obok pająka. No, czyli tak trochę, no dobra, żebyśmy się nie zgubili. Na wyższym poziomie akurat, no ale no, kojarzę, że tam bliżej chyba. Ten robot jeden też jest. Nie pamiętam, gdzie jest ten Purifier, tu z tym mam problem właśnie. Dlatego wolę na pająka pójść. Nic. Koń, co ty robisz? Ten koń tutaj jest cały czas, to jest masochista. Może musisz go tego przygarnąć? Nie, dziękuję. Boże, jest jasno. Nara. Tu pojechał, nie? Wyjdź okno tutaj. Tak. Było całkiem zamknięte. No całkiem było zamknięte. Bo dlatego mi tak gorąco. No, mnie też jest gorąco. Bardzo dobrze, że otwarłeś. Dziękuję. Kochany jesteś. Widzicie, powiedział, że jesteś kochany. A Ferno, że masz dać buzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Użyłam. Wyścicy poszli, a ja dostałam w pierdol tych wszystkich, co się tu zagrywają. A wyciągnąć, że jestem kochany? Tak. Fajnie. To smacznego. Wiedzę, co miałaś tam, masz. No bo wzdłużyście, wszyscy się zrobili halo, dzień dobry, witamy w wiosce, a przyszli i poszli. Cześć, optymista. Sy wiatrak włączę, boż mi się zbliżałam się od tych wyznań tu. Ja tu się staram bronić. Filtr cię wyczerpał w dzbańku do wody. I tak to jest. A nie, bo to te naszyjniki i tak musielibyście wrócić, że... To jeszcze lepsze, no tak. Czy jakieś łzy dziwne wypadają? Jakie to znalazłam? Łzy? Aha, no. Tak gdzie to znalazłeś? Pokaż. Co? Lodówki suchować to? Tak. A to w mojej torebce było? Tak. Ja tego nie wyciągnęłam, to po robocie ostatniej. Arizonka. Tak, bo to jest herbata ogólnie. No sobie kupiłam w pracy, żeby nie kupować jeszcze energy drinka. Ale to było w zeszłym tygodniu. Potem się zastanawiam, czy mam taką ciężką torebkę gdzieś wychodzę, a tam kurwa pół litra napoju, nie? Co kobieta nosi w torebce? Wszystko!
Chociaż już nie mam śrubokrętów. Kiedyś nosiłam śrubokręt. O. I o kombinerki, no. A! Komar. Zabiłam. Ty przynajmniej chodzisz z torebką, ja chodzę z plecakiem. Żeby wszystko nosić. Tobie to wypadła taka czarna łza? Nie. Byś mogła zerknąć. Wiesz co, ja to podniosłam, ale to chyba jest po prostu wisiorek. A, no faktycznie. Mi się wydaje, bo to wygląda, to się świeci na fioletowo w ogóle, jak ten, taką ma no. Tą otoczkę, chciałam powiedzieć obtoczkę. To było u was super mądre. Ja chcę to zjeść. Nie! A, sorry. Dlatego to biłam. A, jest szubek. Tak, ogólnie tutaj się powoli zatraca widoczność, także idziemy gęsiego. Świetnie. Ale przecież ten. No jeżeli macie płaszcze, to założycie płaszcze wtedy. Te no przecież liścia, tam takie. Były, nie? Te liściaste płaszcze. No to nie, nic mi nie powiedział, że no trzeba założyć. Nie mówiłem przecież, że są. Tak, te. Ale no nie wiedziałam, że to nam się teraz przyda. A czy w jaskini będzie okej, okay, bo musimy dojść do tej jaskini. No ale i tak macie tam tamtego jeszcze, nie? A no tak. Ten chodzący, to ty będziesz wiedział tylko, gdzie on jest. No. No. To jest ten, co jest niewidoczny, w sensie? Nie, on po prostu biega i ci się ta mapa... Ta mini mapa, nie? Ci się ten... No. On tak po prostu lata dookoła, a bez tej peleryny no zanika nie... twoja widoczność i właśnie jest problem potem ze znalezieniem no. Go. Mhm. Bo to zanika i twój widok kamery i na mini mapie. No, no. Jest ciężko. Ale chyba tam był teleport. Tak, jest tu niedaleko teleport. Będzie można najpierw pójść po te pelerynki. Z tym wszystkim, co mam przy sobie, na pewno. No, nawet to się wyrzuci po tym drugim bossie się pójdzie. Aha. No, co? Nie, nic. Nie wiem, healera nie było. Niby z nami chodzi, ale jakoś tak ja nie wiem, nie wiem. Co? Aha, tu leży. Co? Tak, win healera zawsze w grach też to jest. Oczywiście, albo barda. No. To są jedyne dwie możliwe opcje. Masz, żebyś nie narzekała. Ja się zastanawiam, co mi tak źle idzie, nie? Coś jest nie tak, a ja z pustymi rękami tylko pazuję. Ja mówię, czemu mi kuje nie działa? Tym razem to nie była wina healera. Niech będzie. Dzięki. Tylko tym razem. Za sprostowanie. Chyba nam w Metinie. Jak ty leczysz? No to szamon, jak ty grasz? Nie, pamiętam jak grało się w WoWa albo w ESO, Grand Dungeony, to tank, który gra zabójcą i nie ma armora, ginie i obwinia healera, nie? No zawsze, nie? To jak na wszystkich tego typu grach. No, bo ludzie się nie potrafią przyznać do błędu po prostu. No przynajmniej wszyscy wiedzą, że ja jestem lama, więc jakby... Spokojnie. Wszyscy tu lamimy. Znaczy no, wszyscy, czyli my dwie. Reszta to... Dobra, to opanuj się, on już nie żyje, no. To będę musiała zobaczyć, co u mojej dziewczynki. To się typniemy do tego. Cześć Krzysztof, siemanko. No to na szybko, tylko chwilkę mnie nie będzie, wiesz? Możemy, możesz teraz, bo... Nie, chcesz teraz czy później, bo za na tej górce jestem pająk boss. Nie, zrobimy spokojnie, po prostu jakiś czas sprawdzam, jak się trzyma. Ała! Młoda z mora. Zdrowicie. Co? Mangok, ja cię proszę. Co on powiedział? Trochę wiary w ludzi. No w ludzi tak. Jak tam optymista? W pracy, po pracy, przed pracą? Jak to tam u ciebie dzisiaj? Ojej, jestem z nas z trzech. Uj, moja arachnofobia. Przypomniałam się, jak z magazynem robiło i nie było fajnie.
Mhm. Robiliście na raty? Jeszcze gorzej macie, bo w trójkę on jest silniejszy, nie? Tak. Bo im więcej osób go robi, tym jest ten. Ja, jasne. Co jeszcze? Ja chcę się ustawić tak, żebyś była... O. Aha, dobra. Bo ty chciałaś mnie wyleczyć. No i dlatego goniłam za tobą. Chciałam się tak ustawić. Tu są kurde, jakieś kule z... Trucizna! Ała! Bomby! Wszystkie pająki na mnie. Ła! Ja pierdolę, nie? Co to jest? Krwinki macie tam wyżej, tak co? Tak, ja bym chciała stąd wyjść! Jak mnie to wszystko spowolniło! Panie, ile tu jest? Ale już ma końcówkę, dacie radę. Dobrze, dajcie. Pięknie. No. Okej, okay, dobra. Ty nie żyjesz, nie? Już nie. Podniosę cię. Podnieść. Mam na rano do pracy, oglądam live'u, a nie zrobiła przerwy, więc przyszedłem cię przywitać z wami. O, jak miło. Czemu nie mogę? Bo chyba trucizna jest na tym. Trzeba chwilkę poczekać i już. Mówisz, jak prawdziwy healer podzielisz się swoją krwią? Tak. Zwłaszcza, że ledwo żyję sama, nie? Boże, rozwala mnie, że czaszkę ma ten pająk na dupie. Co to za rzeczory? No dobra. To możemy się tepnąć, żeby te pelerynki zdobyć, bo... No i naszyjniki też można, nie? Zrobić. A masz tam przeniesione te rzeczy? Czekaj, ja wszystko jest w tym warsztacie, to i możesz im zrobić. Nie? Jak przeczytać, jakie chcą te naszyjniki. A, no i... tak. A klejnoty dasz się przenieść, czy nie? Nie, nie. Nic nie da się. Jak nic. Podróżni się da serce jedynie i bronię. Bronię tylko i potki chyba, tylko to chyba, co można wziąć. A całą resztę tak by... Materiałów nie można, można tylko te gotowe rzeczy, nie? Boże, jak chciało się wypróżnia, nie? Ja jedną rzecz wyrzuciłam. Ja jestem chomik. To jeszcze jedno. Kurde, czemu moja postać już jest głodna? Co jest? Czekamy na czarno, bo nie wiem, czy to się... A nie, w sumie chyba na nowo się nalicza ta niewidoczność. Jakieś 10, 11, coś tam. No. To jest to, dobra. Tak? Tak. Pomyślałem, że będzie się naliczać już tam od 50, tak jak zostało, gdy wchodziliśmy. Nie, od zera to jest, no. Czyli na przykład możesz... Da się to zrobić tak, że wchodzisz do tego, nie? No to się odepnijcie tam, poszukajcie te pelerynki. One chyba są w tym... Gdzieś nie widziałam. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś widziałam. I będziecie mogły wrócić na teleport bardziej na prawo, jakby co? A to nie idziemy po te wisiorki jeszcze najpierw? Wisiorki jeszcze. A tu dobra, obok chyba zrobić. Są, nie? Dobra. Nie, dobra. To właśnie. Tu są. Nie wiem, czy są zrobione, czy nie? Nie. Nie, to musisz im przeczytać, to jakie chcą. No już się tak. A potem... Aha, to nie mają być te całun lasu? To nie to o to chodziło? Nie, to jest to ręka. Ale jeszcze Magok ma materiały na te lepsze. Nie, to jest w tym, u góry. No. Aha, czyli trzeba ją założyć zamiast tamtej, co mamy teraz, tak? Tak. No i tracisz tamte... Jak to się mówi? Bonusy, ale za to zyskujesz tą... No dobra. Widoczność, nie? Ja tu swoją na razie tu wrzucę z powrotem. Nie, ty ją miej przy sobie. Możesz ją mieć przy sobie, bo ona, możesz się z nią tepać i tak dalej.
bo ona jest tylko potrzebna do tamtego lasu. A potem już możesz od razu na innego bossa od razu sobie zamienić ten, nie? Tą drugą i... Ja mam cały czas przy sobie na przykład, nie? Noszę, nie? Ty, tu jest jeszcze jeden poziom do góry. No. No tak, tu jest to miejsce na tą ostatnią bibliotekę, czy to miało być? No, no, no. Okej, okay, to tak. Wróciłam. Potrzebuję... A, w sumie, dobra, to potrzebuję waszych naszyjników tylko. Proszę. Gdzie ty, wy jesteście? Na górze. Jubilar. I tą, teraz... tą jedną dla Ferna trzeba zrobić. Czy ty jej wzięłaś? Co wzięłam? Tą liściastą pelerynkę. Wzięłam. Aha. Mówiłam ci, że tam są ci. Dobra, to teraz tak. To mogłam zostawić na dole. Czy to są te same? Nie, muszę chyba ją wymieniać. Mhm. Chyba. Physical resistance. Tak, musisz każdą ten osobno poczytać. Każda ma coś innego, jedna na przykład ma. To tak, czerwony amulet ma... Czekaj, wszystkie, ogólnie wszystkie amulety mają 28 spell power i 15% redukcji tam utracenia krwi, czy jak to się tłumaczy na polski. I teraz tak, czerwony ma plus 4 bonusu do siły fizycznej i plus 4% do kradzieży życia przez skille do broni. To możliwe, że dla mnie. Bo to będzie HP-ki regenerować. Mhm. Tak, no. Przy tych skillach z QE od broni. Mhm. Niebieski ma plus 15% do szansy trafienia krytycznego od zaklęć, czyli R i C. Mhm. I plus 20% krytycznego damage'u. Mhm. No. Czyli to jest stricte pod magię. W sensie te krytyczne damage też pod magię się zalicza, te RIC. Fioletowe to jest plus 4 jeszcze dodatkowego spell power, czyli tam jest łącznie 32 wtedy. I plus 4 spell life leech, czyli kradzież życia od zaklęć. To jednak bardziej. Który to fioletowy? Fioletowy, no. Zielony jest taki średniowy, plus 5% do szybkości ruchu i plus 30 maksymalnego życia. Seledynowy, turkusowy, jak to tam kto woli. Minus 8% cooldownu na umiejętności. Zgaduję, chyba chodzi o te od broni, tak zgaduję. Nie wiem jak zaklęcia. I plus 10% do wytrzymałości fizycznej. Nie, no ja bym chciała fioletowy. To ja ten poprzedni też miałam fioletowy w sumie. To ja chyba czerwony. Jest jeszcze ostatni żółty, on daje plus 15 szanse na trafienia krytyczne od broni i plus 7 ataku speed. Ale to wtedy chyba ten fiolet i czerwień. Czerwień będzie bonus. Czyli chcesz, Ferno, od skilli z broni te kradzież bycia? Tak, bo skillami moimi zazwyczaj trafiam w wasze, a nie we wrogów. A no, w sumie. Niecałe 5 minut. A ten... no to jest jeszcze dasz. Ja sobie pooglądam sobie na... Pooglądam sobie po prostu, co my tu... Bo tu przyszło coś takiego teraz. A, to jest ta kulka. To jest ta kulka, no. Ta kulka sprawia, ogólnie jakby te stormowe działają tak, że jak kogoś porazisz, to mają większe obrażenia fizyczne dostawane, kiedy ich atakujesz jeszcze. No to też spoko. Także właśnie często robię... Tą bym sobie wzięła zamiast tego fioletowego, bo ten fioletowy musisz w linii prostej trafić, a tą kulkę widzę, masz obszar jakby na ziemi do określenia. No tylko sobie daj te, nie? No nie mam kamienia, ale dlatego oglądam na razie, co tu jest, bo... Ja właśnie robię połączenie tej czaszki z... Ja też mam tu piorunę ten i duchowy ten teleport, nie? Dasza. No.
z siły nieczystej, to właśnie siła nieczysta sprawia, że słabiej was atakują, a elektryczne właśnie więcej obrażeń dostawają fizycznych od ataków. Mhm. Także to jest akurat, w sensie nawet jak to jedna osoba ma, to i tak dużo daje, bo jak ja to rzucę, no to wszyscy we czwórkę gdyby atakowali, podczas kiedy jest ten piorunek, no to sporo obrażeń leci. No to był ten wilk. To ten wilk chyba przechodził z jednego do drugiego, nie? Mhm. Ale on też leczy, on ma dobre tą ostatnią, bo on też leczy. Mhm. Jak już zrobisz ten kamyk, ten najlepszy, no, to on później jeszcze leczy też. Mhm. Też te kamyczki mają się tam chyba są podstawowe, które się nie zmieniają, te bonusowe efekty. A, te pierwsze chyba, tylko ten tak. Dwa dodatkowe dochodzą. No, a potem te dodatkowe to się zamieniają na różnie. Mm. Wiem, że u tego wilka raz widziałem w klejnocie, że się odbija więcej razy niż dwa. Tak, trzy razy się odbija i później ostatni jak wraca do ciebie, to leczy cię tam za ileś procent albo tam sojusznika. No właśnie pamiętam tego wilka, że. Ale to widzisz sprawdzić w tych kamykach, jak je ten. No nie, spoko, to ja bym chętnie przygarnęła, a te akurat na wilka chyba jest kamyk na dole. Sobie zobaczę. Chciałabym wilka i wzięłabym tą kulkę z burzy. Zastanawiam się jeszcze nad Daszem, czy chcę go zmieniać. No ten duchowy jest o tyle dobry, bo on strzela, nie? Ten duszek, co zostaje, nie? Tam jest iluzja twoja i ona tam zadaje dodatkowe obrażenia, nie? Ha, okej. Okay. To znaczy, to jest ten, co większość ludzi do PvP czy coś tam nie używa, no bo to jednak jest. Fioletowy ma dobra. Podwójny odskok, nie? Mm. A, i to jest ten. To jest to, co. Inferno używasz. Kneel before the light! Tak. Ja bym sobie zostawiła tego Dasha. Dobra, to idę zobaczyć na dół, czy tam jest na wilka ten. Kamień, czy nie? Gdzie to było? Tam. Jakby nie było na dole, to ja mam na wilka, lol. Chodzi ci tego z iluzji? Mhm. A tu jest jakiś. A, okej. Okay. A, bo ja używałam wcześniej tego wilka i... 68% twojej mocy czarów? Może być. To jeszcze na tą kulkę elektryczną by się przydało. Czy Wiciuk, możesz zrobić kamień na tą kulkę? Mhm. Gdzie u nas była ta książka na odkrywanie rzeczy i tak dalej? O kurde. To nie jest ta, co jest u Wiciuksa wsadzona już teraz na ten level. Znaczy tak opytam, nie? Chciałam sobie poszperać. A o co jeszcze raz pytałaś? Nie, no tą książkę do odkrywania rzeczy. A tak, to jest w tej... No w sensie, no... Ta najlepsza to jest u mnie w wieży? Bo teoretycznie jeszcze tego nie odblokowałeś, chciało tak. Nie, tak po prostu patrzyłam na tą naszą. Tam gotowy jest wisiorek jak coś, Ferno. Gdzie? U jubilera. Gdzieś jubiler, tam gdzie byliście? Na górze, no. Tak, no. Taki turkus fiolet. I w tym warsztacie. A to ten zwykły można dać na...
Czy my go chcemy rozłożyć? Ten poprzedni? Który zwykły? Ten poprzedni wisiorek. Ja go tu mam przy sobie. No ja też mam ten stary mój. No może ten, no. Też wyrzucę. Albo do tam przydupasu. A, to jest jeszcze, no. A przydupasu mogą mi założyć w ogóle? Tak. Nie będę dawać biżuterii jakimś przydupasom. Ktoś mi... A, wait, to jest... Okej, okay, dobra. Co się stało? Nie, źle spojrzałem. Okej. Okay. No dobrze, to nie wiem jak wy, ja jestem ready. Mhm. Może bym tylko podpis zrobił. Możesz, ja mam jeszcze jedną czerwoną jak coś, nie? Dobra, bo tam właśnie była ta czerwona więcej. Potrzebuję tych rybich tu. To muszę to zamienić. Chyba jakoś dużo nam tych bossów nie zostało. Coś no. Się tylko wydaje. Magok po prawej buszuje. Na terenie, który ja mam jeszcze zakryty. Czy która z was mogłaby wziąć skórę i zrobić... O, jak się nazywa? Te takie... bidony, to nazwijmy. Aha, no. Je się da craftować tak normalnie z menu. Czy się bukłak? Tak. O, bukłak, o właśnie. Bidon. Mam trzy przy sobie. I to możecie zrobić w sumie kolejne cztery. W sensie, no jak się craftuje, to się robi pięć automatycznie. I gdybyście mogły pójść do studni napełnić. Studnia jest przy tych kwiatkach tam na zewnątrz. Wziąłeś ferno, czy mam brać te dodatkowe? Weź, bo ja tam nie widziałam. Myślałam, że ty tam szperasz, to ty weźmiesz, nie? Aha, dobra. Gdzie jest studnia w ogóle? Pierwszy słyszę. Garbowana skóra i włókno. Albo skóra i włókno, dobra. Włókna są w jednym... Tam, gdzie się tworzą te nicie. Nicie. Chciałem ci powiedzieć, no, że... Dobrze, że nie jedziemy nad Polskę może. Czemu? Bo jest wykwit sinic. Sinice? No. I Senepid właśnie oświadczył, że zamyka plaże praktycznie wszystkie na Bałtyku. O, masakra. Masakra. O. Ale to może tydzień i przejdzie, nie wiem jak długo to trwa. To zależy od pogody też i od... Aha. Łomatko. O Jezus, oby do 3 sierpnia przeszło. Co znowu? Sinice nad polskim morzem. I wszędzie? Zazwyczaj tylko w okolicach Trójmiasta były. Nie wiem, czy wszędzie, czy jak, ale no... Ciekawie, ciekawie. Studnia. Halo, studnia. Tu jest studnia. Tu jest, widzę, widzę, widzę. Możecie zanieść do sali tronowej, napełnione. Tak jest, master. Master of Disaster, chodźmy zobaczyć, co tam Wiciuk zakombinował. Is Sparta. Dobra. Czekam na ciebie. No, możesz mnie wyrzucić. Będzie bardzo. Ja mam... Dziękuję. Ja mam jakieś takie, nie wiem, czy o to chodzi. No, też. To już będzie na zapas. Dobra, to ty masz jedną czerwoną, to zrobimy 3T i 4T. Aha! Wygląda to tak, jakby były twoje włosy i moje okulary. No. Nie, nie chciałam wstawać. Siadłaś mi na kolanko. Tak. Taka fuzja. Anicza znowu tu ciśnie bekę. Czemu tu się nie da usiąść na tym? Bez sensu. Właśnie. To jest ograniczenie. Smutek. Na krzesłach się chyba dało usiąść przy stole. No chyba ta. Bibliotece na pewno są. Nie no, nie będę szukać krzeseł teraz. Nie no, na trona dawaj. Teraz ty na kolanka. Nie, ja się wstydzę. No weź. No dobra, namówiłaś.
Super. I teraz takie, a gdzie są dziewczyny? O Jezu. A ciekawe jak naszyniki wyglądają, jak Wiciusz wyglądają naszyniki, zlewają się? Ja twojego nie widzę, a nie widzę, dobra. Ja widzę tylko twój, dlatego wiesz. No, widzę Ferno bardziej, ale pod Ferno widzę Teo. My się zlałyśmy. Jesteśmy tak samo ubrane jeszcze, to już w ogóle. Crazy. No. Baby, it's kinda crazy. Crazy. Dobra, to tak na... A ty jesteś na czerwono ubrana. Jest na Ferno. Ty jesteś na fioletowa. No. I tutaj jest na niebieska. I tam po jednej chowam. Dobrze, to jeszcze przydałoby się tego tutaj erbnąć na dworze, co go mamy. Ty to możesz wziąć, pewno. No, w sumie to. Jakie ty masz tan? Jaką ty masz zbrojkę tego? Ja mam... kamizelkę bezlitosnego, ostrego kła. Jaki to ma level? 6. Aha. No to znowu 8 już, ten najlepszy. Ja mam na ciernisty, to jest na 7. No lepsz. To też by trzeba zrobić to. Ta, przy następnym bosie. Bo nie wiem, czy są materiały, żeby je zrobić. To zresztą będzie, chyba no, żeby je chyba wstawić było. I... No to trzeba sprawdzić, no czy jest, jak coś to im się już przerabiają, nie? One są gdzie? W krawiectwie? Aha. Aha. No te cierniste tylko są, widzę, nie? No to są te... tak, to musi być to, to co ja mam? To ja mam, to ja nie potrzebuję, nie? To ale to te nowsze widzik zrobi jeszcze. A. Których my jeszcze nie mamy. No. Silka nie mamy, ale pristine jest. Ty naprawdę cały czas mi jak Jinx wyglądasz, nie? Jak tak patrzę. Wersja 1 warkocz. Fajną mam włosy. Ja nie umiem tak warkoczy zapolatać, bo mi się jakby strasznie podobają te dobierane. W ogóle nie umiem dobieranych, a co dopiero w drugą stronę dobieranych. To ja bardzo lubię wysokie kuce, tak jak ta moja postać ma, ale nie umiem robić. Wszędzie mi włosy wyłażą. No, za krótkie, nie? Może. I za gęste przede wszystkim, bo ja mam bardzo tak gęste włosy, to ciężko się zbiera, wiesz? Żebym je zrobił, potrzebujemy jedwabiu, a potrzebujemy tych robaczków. Także jak zrobimy bossa, to zerknę. Kilka, no tak, właśnie. Jedwabniki? No, a jaki bosik w ogóle? No to nie da się tych zrobić pająków, czy coś wybiedlonych? Da się, tylko musiałbyś tutaj co chwilę przychodzić i je zabijać. No to ja właśnie wracam, to spoko, możesz zarzucić i ja to tam powybiję. O, muszę tylko dać kostki rybne. Bo nie wiemy, co zaznaczyć za bosika. A ten bosik będzie gdzieś... A, który? Ten drugi przy pająku, o tak. Aha, stary wędrowiec. Mhm. A no, później tak jeszcze muszę zrobić te poprzedni na tych bagnach. No. No to tak, ale po prostu chciałem teraz to zrobić. No pojawi. Już tą pelerynę po prostu robię, no. No. Bo później już można w tej normalnej pelerynie. Golne se. W sumie te lepsze już peleryny, by trzeba też porobić te ostatnie, bo to też zwiększa bonusy, nie? Teraz nie wiem, czy macie tam tepa, gdzie się teraz tapałyście, czy na prawo macie jeszcze jakieś odblokowane? Ale na prawo nie. Coś, wampirzy portal. Wampirzy portal, no tu. Wampirzy portal, wszystkie to są wampirzy portal. To było bardzo odkrywcze, ja wiem. No właściwie obie to najlepsze jest to, że tak powiedziałyśmy, nie? No, możemy się tam tepnąć wtedy, to będzie trochę bliżej. No to już. No już jesteśmy wszyscy. A, to jest wasz jakby na najpierw, tak. Okej. Okay. Mhm. Nie mają tego po prawej, co jest jeszcze tam. No. Dobra, to idziemy wtedy. Ja muszę coś zjeść po drodze, bo z jakiegoś powodu moja postać jest... tak głodna często jak moja Suzy. Od leczenia pewnie, bo to nie wiem, czy ten ult nie zbiera. No wiesz, a możliwe. To możesz sobie zjeść. To sobie zjem tego pana. No ja zjem coś innego, co tam się napatra przy ogólnie. No to nie polecam pająków, nie? Nie polecam. O, to ma 90. O, nieważne. A miałam chcicę. Gdzie ty jedwabników trzeba dorzucić? Aha, tu albo tu. Tam. No, idź tu.
O, jedwabnik. Ja leczam. Leczam. O, daj mnie. Wiem. Nic, ile miał? 37 tylko. Tak, spoko. No, miałam 20, więc... No, kurde, ja próbuję Wiciuksowi rzucać healę, on ucieka, nie? To kawałeczek będzie już. No to chodźmy, bo się dzień robi. Ale tu jest chyba zawsze ten też. To jest ten ciemny las, nie? Chyba. Tak, nie pamiętam. Czy to nie, a to nie jest ten, co tu są wilkołaki w ogóle? Ten, to jest ten, no. No, super, wpierdol na miejscu ogólnie, więc... A tam gadasz. O! 72 wilczek, chcecie? You're gonna be mine. Dobra, prawie tełam jego tam tą kulką. Nie powiem jaką. Dobra, 75 też może być. No, to masz nawet lepiej niż moje. Prawie. Myślałeś, że to idealnie w czasie. No. Jest daleko. Daleko. Nie zamknij. Bardzo daleko. No tych jelwodników to tam musicie więcej nazbierać. Czy Wiciuk się jest zamknie? O, tu już, no. Jest właśnie. Wszystko. No, on tak sobie podróżuje. Nie zawsze jest w tym samym miejscu. O. Co to za gumbienko? Drzewo zrzuciła na drzewo. Tu jakieś jedwabnik. Na lewo mi pokazuje, jak coś. No. O, jest. Jest. A tak sobie będzie uciekał, także po prostu też będę kogoś wygonił. No nie, to jak tam ta babulka biedna. No. Chociaż ona była chyba gorsza z uciekaniem. W sensie, dla... No moje nieszczęście była gorsza. Ała? A i te właśnie kuleczki to... Ała? Zakorzenia nas. Co się tam dzieje? No bo te... masa tu jest tych... A, tu jest. Proszę. Lepiej? Nie, lepiej. Ciu, bo nam ucieka, on się zresetuje, kurwiście. Za dnia. Trochę za daleko. Skubaniec. O. Te duszki, uwaga, trzeba trochę. Mm.
Najlepiej jak mi daje zaplątanie w tym słońcu, nie? No, sekre. Dobra, będzie leżał chyba zaraz. Dobra. Przynajmniej nie był jakiś trudny, ani nic. No, łatwiej się od tego pająka. No. O nie, drzewo wpadł. Nie wiem, po co ja to podnoszę, jak się i tak potem nie da z tym tepnąć. Co teraz? Łaknące łzy, coś tam. Angram teraz? No. Poczekajcie. Bardzo daleko. Tak, chcecie, możecie wrócić do zamku. Ja skoczę, zobaczę te, czy te silkwormy. Chyba, że wszyscy we trójkę pozbieramy te silkwormy. No, możemy. I wy może będzie mogło się tepnąć, ale po sobie przeniosę wszystkie. Następny przylas. Paskud. No. Dobra, dawaj go. Nie no, przestań. Dobra, no ja całe cztery sztuki mam przy sobie zawrotnej ilości, ale no. Ja nie mam żadnego. Miałam jednego wcześniej, jak robiliśmy pająka. Nie wiem skąd. Komary tu latają w ogóle. No, w końcu. Szczerobale, pająki. Sakra, najgorsza lokacja. Widzisz, gdzie ty nas prowadzisz? No. Już chyba wolę walenie piorunami. Ja nie. Możecie niszczyć te kokony i zabijać pajączki. Hit-top. Fu, pająki, umiera dzi. Serio? Nie wiem. Serio? No bo pająk mi tu spierdziela przede mną. Teoria jak w realu. O, słyszę Tom. A nie wiem, czy mamy klatkę jakąś. A nie mam. No mam. To może dam radę. O Jezus, ile tu jest tych badziewiarków. A co? W sensie coś ci pomóc? No, spoko, spoko. Nie, Wiciuk zapytałam w sumie, ale... Okej, dzięki. Ja bo tutaj mam tą... surącą. I tak patrzę, czy ją brać, bo chyba nam brakuje z tego regionu. A, skrzynia. Chodźcie. Nie, dobra, zostawiam ją chyba. Nie rozważyłaś tę skrzynię, mimo że cię wywaliło? No i właśnie nie otworzyłam, bo mnie wywaliło. Masz. Jakieś monety i kamienie. To nie jest jakieś wejście do bossa w jaskini? No tak, to jest do tego bossa właśnie. Może tam jeszcze leżą te rzeczy, które wyrzucałyście. Aha. A ja wyrzuciłam jednego jedwabnika, to wiesz. No. Wiesz coś. A pozbieramy z tej jaskini te pajączki, kokony poniszczone i możemy wracać. No, tu jest następny. Dobrze, że te jedwabniki się tak w oczy rzucają ogólnie. Jeden mi tutaj pełzał koło mnie. Kolejne pełza, dwa pełzają. Kurde. Wy nie zbieracie tych z podłogów. Z podłogów. Kolejny.
pełne skupienie na tym, co się dzieje, jakby. No. I to nie wchodź w truciznę, na co ci to? No dobra, to możecie mi dać to swój formę. Całe 18, masz szaleństwo. A ja 16, proszę. Dobra, że możecie iść na tepa, ja się no i tak jak zwykle, nie? Tutaj śmieci. Dobra, też tam. Peci, peci, pełno śmieci. Bardzo jak nas to się przyda. Czekaj, nie to. No, Krystyn na siłę. Czy ty, Ferno, wiesz gdzie biec, oczywiście? No jasne. Dobrze. Do portalu lecimy, nie? No. Czekam na ciebie na wyjściu, ale czuję się niekomfortowo w wylęgarni pająków. Ciekawo dlaczego. No, zaczyna się na A i też kończy na A. Już. Nie musiałaś długo czekać, widzisz? No i super. To jest Ala. Ala. Albo Aleksandra. Widzieliście się niekomfortowo w towarzystwie Aleksandra. No. Widzieliście, że Ala to od tyłu Ala? Nie no, nie mogłabym się czuć niekomfortowo w towarzystwie Aleksandra, bo Aleksander to mój tata. Mój biologiczny ojciec. Jakoś nazywa, jesteś... nie? Jak ktoś ma imię, zaczyna. Tak, raczej nie jak. Tak samo od przodu do tyłu, chyba. Co... No, jakoś tak to było. Tak jak zakaz na przykład, nie? O, faktycznie. Coś mam z przedmiotów, czego nie mogę przenieść. Pewnie w workach znowu. Ja nie wiem, czy ja się cieszę z tych worków, które tu są. Już mam jakieś właściwe worki, ale... nie mam chyba. Nie mam. A nie wiem. Mam, ale zioła i mi przenosi. Ale zioła chyba można w takim razie. No. Idziemy do zamku. No. Czekam tu na ciebie. Milady. Jej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak. A można siąść jako wilk na tym? Nie można. Stary wędrowiec zrobiony. Okej. Okay. To teraz sobie zrobimy... angrama, tak? Tak. Czyściciela.